Dobra, nie będziemy przedłużać. Siema wszystkim, kamera u góry, tam jest coś. Dobra, nie będziemy przedłużać, bo nie mam za bardzo czasu dzisiaj. Bo mi to się czeka w tym pokoju kupa, kupa roboty. Nie do strony. Tu mam być. To. Przyjechało? Odbija się ładnie. Ring się odbija. Spoko. Nie wiem. Zamówiłem. Przyjechało. Dziubowcz tam zamoczyłem do środka. Nawet trochę za głośno teraz nagrywana, ale spoko. Zamówiłem, przyjechało, co to jest? To są co? To są dwa joysticki do latania. Oficjalnie nazywają się to joysticki do SimSpace'u. Grassmaster takie coś wypuścił. Łatwiej dodają coś tego Space. Aha, poszerzaniem ten, pod moją wielką łapę. Zobaczymy, jak to będzie. Jak to będzie działać. Co? Ja wiem, że jestem kamerą, ale nie jestem YouTuberem, ja nagrywam tak po prostu. Razem dwa będę tu przypierdolą, będę teraz tu najmajstrowo. Szkoda, że rękę taki mały. To nie jest głupi pomysł. Do dokręcić, kurde, nie normalnie pełen lewo, prawo. Nie ma linii. To mam za moją monitorę, ale nie, to pójdzie tam. To pójdzie tam już się kabelki. Nie ma jeszcze. To nowe wszystko. Zobaczymy, co to tu dają. Dam wam potem linkę do tego zapisać. Znaczy, pod symulator. Nie wiem, tylko chyba jakiś tam normalnie. Pod symulator lotu. Jeszcze będę stanowisko robił. Może kiedyś VR, ale czy VR wskoczy też, ale jeszcze trochę. Jeszcze trochę, zobaczmy, co to tu jest. Jestem ciekaw, czy na podstawie tego da się latać. Nie wiem, latać. Jeździć zestawem w ETS-2. Bo ETS ETS-em, ale zaczynam powoli mnie ta gra tak do pewnego momentu już doszedłem, nie? No spoko, ona mnie zawsze ta gra mi nudziła, powiem szczerze. Zawsze mnie ta gra nudziła, z tymi modyfikacjami jeszcze dało się. Ale już doszedłem do pewnego momentu, w którym muszę powiedzieć, starczy, spoko, mam to, co miałem zrobić, coś chciałem osiągnąć. Prawie, jeszcze tam wskoczą te tablety, o których pisałem tam na Facebooku. I wskoczy tam jeszcze parę rzeczy. Zamknę ten temat, jeżeli chodzi o konsolę. Trochę polatamy. A potem może trochę się pobawię w farming symulatorze. Drwala. Będę drwalem. Będę rąbał. Będę grał w gry. Dobra. Sterowniki już to zainstalowałem. Nie będę wam tu przednudzał. Pinamy to na USB, bo są dwa. To też ciekawe, jakby nie szło. Pisze, że dual. I kurde, każdy żyje na osobno. No niby spoko, no ale co? Kto chciał sprzedać na osobno, ten co będzie to kupował, to co będzie mu łapał uciekać. Aha, nie widzicie tu. Tak to wygląda. Podświetlane, podobno podświetlane. Wow, światełko się świecą. Dużo RGB. Podobno pomarańcz to będzie pasował do tego, na tej kamerce łososiowego kompa. Śmiałem się. Ty, patrz. Nawet świeci. Czy działa? Nie wiem. Teraz sprawdzimy. Włożymy jeden. Włożymy ten. Ja mam teraz grę puszczoną tutaj. Co ja mu to musiałem dodać? Czekajcie, bo ja się nie przygotowałem do akcji, nie? Już graj. Nie wiem, że go. Moment. Gdzie jest mysz? Teraz to z tymi monitorami to już myszy nawet nie widzę. Gdzieś tu się pojawiła. Nie, mysz mi znikła. Ale mysz jeszcze działał, a już przestał działać. Ty, patrz. I tu w ogóle nie widzę. Gdzie ona tu jest? O, tu się straciła. Przykrył ją diabeł ogonem. Tak, moment. U, leci dalej. Dobra. Achtung. Ta kawa musi być zawsze, nie? Ten zielony, ohydny kubek. Nieprawda, jest bardzo fajny. Trochę to musiałem pozmieniać, bo oczywiście nie nagrywam z 3440. 3440 na Full HD, tak więc zrobiłem to przejście takie bardzo wow, taki mały się zrobiłem. No nie, znalazłem ją tutaj to tego Joya, jak na razie jako jednego. Mamy tutaj, co my tu mamy? No mamy tu takie rzeczy jak na przykład co całe właściwości tego Thrustmastera, co wy tam widzicie, może gdzieś tu nie ma znaczenia, pałkan. Sim dashboard, też będzie.
Lewy. No, widać, że on tam sobie gdzieś tam lata. Left mini, co do tego. Nawet nie trzeba konfigurować, samo się tylko robi. Tu jest ten hi-hat. Hat switch, góra, dół, lewo, prawo i nacisku nie ma. A poniekąd dobrze, przynajmniej nie będzie denerwował. Klawisze sobie działają. Jest skręt w lewo, jest skręt w prawo, czyli obracanie będzie. Tu jeszcze jakiś slider jest, to jest niby gaz. Czyli tempomat sobie można wstawić pod niego. Tak? No zobaczmy, co się stanie, jak teraz wrzucimy dwa. Bo na razie jest opcja left-handed wyłączona. Co się stanie, jak mu podepnę drugi? Taki sam. Nastąpiła instalacja i konfigurowanie. Teraz się już widzą dwa na raz. Przełącz urządzenie gotowe, zmienia się do ustawienia USB. Dobra, zróbmy to, ok. Zróbmy teraz tak, jak je nazwać, nie? Zaawansowane. Preferowane i dwa takie same, no niby. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w ETS-ie, a one będzie się oznaczone jako kontroler. Właściwości. A czemu right-handed, czemu left-handed? Coś tu trzeba będzie jeszcze zrobić? Bo to jest obecnie co? To jest lewy. A tu? A to jest right-handed, czyli on sam wie, który jest który. No tak. To prawie tak, jakby lepiej latował, albo ja mam prawą rękę bardziej wyrobioną. Lewo, prawo. I te klawisze tam od groma, 16 klawiszy, czyli taki standard, można by powiedzieć. Slide, bo ten slide jest na drugim, mam nie działa. Znaczy nie widać go tu, nie otworzę drugiego okna właściwości. Piękny Windows. Dobra, lewo, prawo, coś tu działa. Jak coś będzie dało przekręcić? Tutaj jest. Aha, tu przedstawia, że ma być prawo, leworęczne. Na przełączniku, spoko. Są opcje mocowania tego na śrubach, widać to od dołu, jest przełącznik i są śruby nakrętki, czyli będzie można było tutaj coś tu wstawić. Czyli sobie tam przymocować. Dobra, mamy dwa. Lecą dwa. No nic, walimy jakiegoś ETS-u, raczek for update, to potem kiedy indziej. Teraz tu muszę zrobić tak, tutaj zrobić to z tym. Graj, tak? Tu już jest przygotowany Everspace, na razie zobaczymy. Mają być promocje w marcu na symulatory, to się coś tu wciśnie. Tak, już tam muszę teraz... O, już sam już skoczył. No i prawidłowo. Nie muszę się przełączać. Święty Panie. Dobra, wychodzimy z tego. Na razie to odejdę, na zawsze ignoruj. Tak, dobrze działa. Ignoruj. Czyli wiem faktu, że... Będziemy schowo. Dobra, zobaczymy, co tu się dzieje. Opcje. Zróbmy na razie tak. Klawisze, przyciski. Przywrót domyślny. Wywalimy wszystko. Przywrót domyślny. No i spoko. Wywaliło się wszystko. Chyba? Tak? Ctrl, Shift, Space, B. Dobra. Jakby tam widzicie. No coś widzicie. Coś to takie jest trochę rozbiegane, no ale tak musi być. I co tu jest? Tutaj przywrót domyślny, przywrót domyślny, przywrót domyślny. Usuń przypisania, nie ma co do usuwania. Teraz można by to zrobić tak, albo skonfigurować, ale to będzie głupie, bo on będzie chciał konfigurować go podpada pod kierownicę, a ja chcę zrobić coś poza z tym, że ma być to tego, czyli co? Czyli teraz będzie problem, bo są dwa joysticki. Zróbmy to tak, klawiatura i nic. Tylko klawiatura, następnie tu nie może nic dodać, bo to jest takie głupie. Zrobimy tak, jeden joy. A tu dodamy. I teraz, nie? Zostało. Jak zmienić nazwę? Bo są dwa. Teoretycznie powinien segregować od góry, więc będziemy kolejny. Weźmiemy kolejny. Rodzaj sterowania kierownicy, gamepad, joystick. W czynie biegu weźmiemy sobie tutaj sekwencję adaptacyjna włączona. Czy oś kierownicy, tego jeszcze nie wiem, jak to będzie. I teraz tak, oś kierowania. Powiedzmy, że będzie w lewo. I w prawo. Będzie wesoło. Zrobimy oś przyspieszenia na kontrolerze lewym na lewej ręce. Tak. A oś hamowania tu. Patrz, działa. Widzicie? Hamulec, gaz. Dobra. A to samo macie z osią kierowania, czyli lewo, prawo. Dobra. To będzie wesoło. Mi się to już podoba. Potem ma tą kamerę wrzucę na dół, żebyście widzieli, co tam się dzieje. Dobra, oś sprzęgła. Sprzęgła na razie nie ma. Spojrzenie góra-dół.
Dobra, spojrzenie lewo-prawo. Rodzaj skrzyniowego współbiegami, dwuzakresowa. Może dwuzakresową weźmiemy. Co nas zaraz nie interesuje, bo to nie będzie SKRS-a w końcu. Będzie fajnie. Dobra. Z czułością nie wiem. Jedziemy dalej. Hamulec przyspieszenie, to nas nie interesuje, pamiętajcie o tym. Uruchom zgasz silnik. Włącz zapłon. Gdzie mu zrobimy włącz zapłon? Tu. Hamulec ręczny. A niech będzie tu. Uruchom silnik. Niech będzie tu. Hamowanie silnika. Hamowanie silnikiem co zrobił tu. No dobra. I to było na razie tyle, na razie takich tych bajerów. Lewy kierunkowskaz, prawy kierunkowskaz. No to jest też, bo trzymasz tu, to potem jest ciężko będzie tu. Nie? Dobra, może na razie tyle starczy. Biegi tylko jeszcze muszę ustawić, nie? Mi się już to podoba. To będzie bardzo fajne. Użyj tego, a sterowanie kamera to nie, ale biegi góra, biegi w dół, bieg w górę i bieg w dół, na lewym. Dobra. Ja mam tą kamerę, może rzucę to na ten wielki brzuch, a przynajmniej na te dwa joje. Cicho. Tu się może schowam, zablokuję jeszcze ten. Cicho, jedziemy. To będzie fajne. Dobra, piękna skania. Ale się rozjechał. Znaczy, się my go dobrze widzicie, a trochę rozjechanego. Dobra. Urządzenie audio, wyjście liniowe. To jest mikrofon. Aż działa. Nie wiem, jak by tam z dźwiękiem. Dźwięku nie macie? Nie przygotowałeś się do zajęć? No musi być dźwięk. Dlaczego macie dźwięku? Opcje? Dźwięki? Nie jest dobrze. Ale wy nie macie dźwięku. No to będziecie mieli dźwięk stąd. Uwaga. Nie, to musicie mieć dźwięk stąd. Urządzenie audio. Do przechwytywania wideo. Urządzenie audio właściwości. Urządzenie. A niech będzie może z tego wyjdzie, z NVIDII. Zobaczymy. Czy coś się zmieni? Też nic się zmieniło? Dlaczego to takie jest głupie? O, nawet działa, nie? Dobra, to ja wam zrobię dźwięk, może będzie tak trochę z tego. Czekaj, ja zrobię pauzę. Sorry. Nie wiem, nie chcę się to zrobić tak jak ja chcę, będziecie mieć dźwięk z tego. To nie ma większego znaczenia, to jest tylko taka ciekawostka. A teraz nagle dźwięk pokazał, nie? Urządzenie audio. Dobra, to zrobię to ciszej. Gdzie to jest w tym monitorze? Głośność. Tu jest głośność. Ja wiem, że chyba opanuj się. Tu. Audio. Co tu przyciszę po prostu, aby będzie się słyszeć cokolwiek, nie? Dobra, bo on zaś będzie zbierał mikrofon stąd. Dobra, wyjdź z tego już. Coś tam działa. O, zręczny do wyjścia. Bieg do góry. Ja. Powiem wam, że się śmieszno trochę jeździ. Trzeba trochę to ustawić. Rozgrywka kontrolery. Czułość kierownicy. Tak, a tutaj też tak. Jest trochę. Ja nie wiem, jak ludzie koparkami jeżdżą. Powiem wam, że kurde. Ups. Nie, to musi być. Nie da się. Znaczy się ja nie potrafię inaczej. Nie da się zrobić tego tak jak ja chcę. Bo nie potrafię opanować sobie sytuacji, że on jechać w lewo i w prawo. Trzeba się nauczyć na lewym masz gaz, a tu jest.
No ciężkie to jest. Bo łatwiej jest zawsze. Ale bajer. Kurde, dobre ćwiczenie dla mózgu. Panować lewą stronę, lewą półkulę z prawą półkulą. Teraz chcę skręcać i kurde, chcę skręcić lewą ręką i się robi problem. Tu dajesz gazu. No, tu dajesz gazu. Czyli na pewno to jest do opanowania. Na pewno jest to do opanowania. Tylko, że kurde. Trzeba móc przyzwyczaić, że masz takie sterowanie, a nie inne, prawda? I się dalszy zepsuł. No co? No kurde, jest ciężko. Powiem szczerze. Opanować to, że masz hamować. To nic jak jest z czułością? Nie wiem. Ale fajne doświadczenie. Teraz ty chcesz dawać gazu. Kurde, powiem wam naprawdę, że jest to, jest co robić. Przepraszam, że jakbym pojeździł z godziny, z dwa. Te światło się przydały większe. Na światło już tu są jakieś. Gdybym pojeździł trochę dłużej. Ale jestem też ciekawy, jak zrobić to taką, taką. Skoro ludzi nie stać na ten taki jet, co ma kosztować, protestuj. No dobra. Sprawdziłem to. Powiem szczerze, że jest ciężko. Przyzwyczaić się. Nie? Ale kurde. Wziąć by to. Zatrzymam się na chwilę tu. Dobra, a na przykład zróbmy teraz tak. No, na dwie ręce. Na dwie ręce jest to trochę ciężko, bo tak jak widzieliście, no ciężko jest opanować gaz i skręcać, nie? Dobra, a teraz zrobimy inny temat. Zróbmy teraz używanie kontrolera. Przewrót domyślny. Ja tak jednego wypnę po prostu i zasymuluję tutaj teraz tak, że mamy po prostu jeden joystick. Tylko wyłącznie jeden joystick. Ja chcę mieć prawy. Prawy jest tu. To lewy wypinę. I lewego już nie mamy. Mamy tylko jednego wariata. Jego klawiatura i co on teraz tu widzi? On teraz tu widzi, że nagle mi się zrobiło jeden joystick. To jest sterowanie filmca joystick. I zróbmy mu na przykład teraz konfigurację sterowania. Tak jeszcze nie robiłem. Myszką kontrolery. Gamepad lub joystick. Sekwencja. Jak zrobić sekwencję? Mam tyle klawiszy. Co tu idzie zrobić? A zobaczmy na razie na. No to jest to, że musiałbym mieć klawiszami to tutaj zmienię, bo tu jest gaz. Dwa na raz. Przekręcie. Oś kierowania. Jak mam to zrobić? Oś kierowania? To nie jest osi kierowania? Taki głupi jesteś? O, oś przyspieszenia. Też nie? Może to nie jest ten joystick. Tak, chcę przestać. Sterowanie myszką? No jest. Oznaczenie kierowania joystick. No to zrobimy go tu na hama. Też mnie widzisz. Nie widzisz go tu? O! Czemu to takie głupie jest? No w ogóle nie widzi. To jest to tak. Co się tutaj stało? Brak kontroli, już wykryj. To widzisz, że go nie widzisz, a nie potrafisz go skonfigurować. No spoko, podpiął go. Co teraz? Rodzaj sterowania. Może po prostu zrobić z niego kierownicę z powrotem. Klawiatura plus joystick. Kable. Za konfiguracja. Kontroler, gamepad, najbardziej, no i co? Aha, czyli tu mu się pokryć kamą.
Muszę się nie pokryć. No dobra. Czy on to musi być jako kierownicę? Przyspieszenie do góry. Oś hamowania na dół. X, Y. No dobrze. Sprawdźmy. Dalej. Kontynuuj. Też jedzie. Jazda. I co? Opcja. Klawisze. Hamulec ręczny. Spacja, spacja. Dobra. Jakby się tym jeździł? Jakby się tym jeździł? No trochę śmiesznie, powiem. Ale chyba lepsze to kurde niż klawiatura, tylko trzeba się wtedy czułość mu większą trochę, opcję. Kontrolery. No tak, prawidłowo. Mu większą czułość, nie liniowość, tak. No tak, więc niski jest, dobra. No to na pewno nie na stole, bo to kurde ma dosyć daleki ten zasięg, ale... Ciekawe jest, jak jest to jak. Czy jest to jak ten? Ło! Na pewno nie dla mnie, będę mieć za wysoko, musiał być gdzieś na dole zamontowany. Wy nic nie widzicie. To jest właśnie Space Sim, nie mogę jest. Ale? Powiem, że jeżeli chodzi o sterowanie tym na boki, to przyjrzyjcie się sami, że... Kurde, jest, powiem, kwestia przyzwyczajenia się. Na pewno dla niektórych młodych ludzi to będzie nowość, nie? Że kurde, joystick, on jest na joysticku. No tak, no kiedyś się ludzie grało na joystickach. Ja nie pamiętam czasów Atari, albo Amigi, czy Commodore. Tamte były joysticki, były pełny, zero, lewo, prawo. Nie było analogu tak jak tu jest, tylko cyfra. Czyli tak zwany hat-hat, to co macie tu. No to było to. Kontrolery, przepraszam. Tutaj. Nie, sprzęgło. Sprzęgło nie ma. To. Kiedyś joystick. Mieszkał ciekawą, kabel mam za krótki. Kiedyś joystick, to tak jak widzę na tych kontrolach przełącznika, joystick to było lewo-prawo, to był cały joystick do Amigi, góra-dół. Przepraszam. Góra-dół, lewo-prawo, to był cały joystick. Dopiero teraz jest możliwość, że jest pełny analog, czyli tak jak potencjometr, nie? O to mi chodziło. Ale... Zobaczcie, taki joystick, ten po prostu kosztował 100 euro. Stówę kosztował. No to 450 w Polsce za dwa. No ale jeżeli to jakoś miała być alternatywa do kierownicy... O, jeszcze coś przyjedzie do mnie dzisiaj. Ciekawe co? Aha. Tareta. No. Poczytaj, to była. Kable przyjechały do... Do tego kompo mi tam brakło, ale to jest samo mało ważne. I chwilę musiałem być na dole. Dobra, gdzie my jesteśmy? Tu my jesteśmy. No co? Joystick sprawdzimy dalej? Pewno go sprawdzimy. Wróćmy do gry. Jesteśmy w grze. Czyli co? No, da się nawet tym jeździć, dobra? Tylko zrobię jeszcze jedną rzecz, nie wiem, czy się zrobić tak, czy nie. O, nie da się. No to co? Na tym da się jeździć. Na joysticku. Czyli wiadomo, to by było do ustawienia wszystko. Zakres jego ruchów. Tak, z każdą kierownicą. Tylko to powiem... No pad. Pad trzymać w ręce dwóch, nie? Czy w dłoniach.
ale jeżeli chodzi o temat, nawigacja, może co ja będzie. Chodzi o temat skręcenia. No działa to. Działa to. Całkiem fajnie to działa. No to, że ten space, no wiadomo, jest dosyć duży. Natomiast jeżeli chodzi o samo sterowanie, to jest bardzo czuły ten po prostu. Do małego czy do szybkiego kręcenia. No. Nawet to działa, powiem wam. No to trzeba tylko, że... Kurde, powiem wam, że taki joystick. Nie wiadomo, do ustawienia to jest, tak? Siła hamowania, cała reszta. Ale... Kwestia wprawy... się całkiem fajnie iść. Nie ma tam jakiegoś tematu, że rzuca tym... na wszystkie strony. Może nawet, że kurde, bo lepsze odpada. Tylko, że jedna ręka jest zajęta. A znowuż drugą mamy wolną wtedy do klawiatury, nie? No, wtedy mamy drugą wolną do klawiatury. Więc reasumując, ten taki śmieszny odcinek. Nie widać mnie, nie widać mnie. Zawsze jest sam problem. No i mam to w głębokim poważaniu. Więc reasumując, taki krótki odcinek tego joysticka. Na temat tego joysticka, czy tego, no są akurat dwa. Więc, no co, no... Joy, no Joy jak Joy. Od góry czterostronny, nie chodzi o ostrości, czterostronny ten pad kierunkowy. Dwa klawisze, trzeci na dole, plus spust do strzału, no wiadomo o co chodzi, bo to jest do simu, do latania. Jakiś, można by to używać do farming symulatora jako tempomat chwilowy. 9, 6, 12 klawiszy, 3 i 3, tak więc można sobie jakoś tu łapę podczas grania położyć i jakoś to by tam, jakoś to tam funkcjonuje na tych palcach, czy na tej stronie, czy potem na przykład na chwilę na tej stronie. Jak się to trzyma, jak na moim wielką dłoń, no spoko, gdzie ma mniejsze palce, no to może mieć trochę problem. Natomiast ja to brałem pod moją łapę, jak widziałem po filmach, to było w miarę to duże. Na tym może będzie lepiej widać, nie? Bo ta łapa jest taką masywną łapę. Czy on jest stabilny? No jest stabilny, przystawek nie ma. Ale fajnie, że mają możliwość zamocowania śrub jakichś tu, chociaż dwóch. Widzę, że są przegwintowane, więc podstawa jest jakaś tam metalowa. Nie wiem, czy to... O, już tam się mam świecić teraz, czyli gwint jakiś tu wejdzie. M6. No i masz to. No i to, że jest skrętny, nie? To jest bardzo fajny patent. Widziałem, jak grają na tym, grają na farming symulatorze, no to jest to patent. Jest to fajny do obsługi. No i tak dodatkowe klawisze też, nie? Znowu, że odpada wam patent box. Dla przykładu, jakieś taki podstawowe tych klawisze. Co do ETS-a, no co tu zrobisz na tym? No, hamowanie silnikiem, można by to wrzucić na ten klawisz. Hamowanie silnikiem, kierunkowskazy, prawy, lewy, jakiś tu, nie wiem, coś. Klakson. No tu jeszcze mamy tych, czy tu kierunkowskaz, no można, ich tu jest 8 tych klawiszy poniekąd, nie? I tu jest 8, a teraz nie zobaczyć, już nic dobra. Ale, żeby wziąć to pod uwagę, że mamy tego efekt przejścia tu. Mamy tych klawiszy, teraz musiałem się cofnąć tutaj. Wpisać tutaj ładnie, grzecznie, tylko patrz sobie tu na kamerkę kontrolery. Mamy tylko jego jednego.
jest ten potencjometr z boku, tak, właśnie to pokazuje. Zobacz jaki jest, no. Jest, no tu jest obrót. Lewo, prawo, góra, no i pełny zakres. W ten sposób się zastępuje się joystick kierownicą. I klawisz 1, 2, na jakieś strzały, no i kluczy 4, no i potem poszczególne wszystkie tu. Zobacz, co się stanie. Zezwalam na dostęp. Czyli mam naszą graną wersję. No i tyle. Tak proste w swojej prostocie, że aż tragicznie proste. Zobaczę potem, jak to grzeje to nawet, no. WinForce działa. 980 sobie tam gdzieś śmiga. W tym moim łososiowym komputerze. Chybnie jest ta farba rabstawiona, nie tego tam. Lata sobie na WinForce. Słuchaj, go. No. Śmiga sobie to wszystko tu. No i to taki będzie komplet do tego. Na to stanowisko u góry jest Aorus na razie chwilowo wstawiony. Tu jest Yama. Doświetlenie i tak to wyszło na razie. Pokażę wam to w całości skończone. Cały ten. Momentalnie zrobiło się tutaj w tym pokoju lepiej akustycznie. Nie ma takiego odbicia podczas rozmowy, jeszcze jedną kolumnę. Półki tu mają wjechać. A z tyłu za mną na razie stoi. To jest 40, ale tam może wskoczy w to miejsce. Tam może wskoczy w to miejsce. Większe 48. Takie zazwyczaj miejsce, jakbym chciał na przykład siąść na padzie typowo, jakąś taką typowo odmurzającą gierkę. Tutaj bardziej stanowisko tak pod blendera zrobione i pod takie może jakieś szczelanki. No a tam z tyłu typowo pod ETS-a, pod redówki, pod farminga też, bo tam się wygodnie siedzi. Jak ten fotel w końcu uruchomię, raz go uruchomię, no, tylko przestawić na chwilę, na krótko działa to, ale tak, no co. Fajnie, chciałem wam to przekazać, zaś długi film, sorry, u mnie są długie filmy, komu się nie podoba, nie musi oglądać, powiedziałem. Ja nie robię tego żadnych pieniędzy, robię to sam z siebie, tak więc mogę sobie ten film podzielić tak jak, czy nagrać tak jak mi się podoba. Nagrać tak jak mi się podoba i będzie taki długi jak ja będę chciał, ponieważ ja nie muszę mieć kontentu skierowanego typowo pod zarabianie kasy na 10 minut, przekaż informacje, skończ, nie. Pewnie filmy będą tak długie jak ja chcę, a jeżeli ktoś chce oglądać, to będzie oglądał, a nie sobie przeskoczy. Fajnie. Z mojej strony to tyle. Życzę wam spokojnej soboty i dużo zdrówka w tym czasie, ale ja to już kończę.